Anna Wojda to jest rzecz o prawie, a w niej kolejny temat rozmowy, czy w Sądzie Najwyższym potrzebna jest Izba Dyscyplinarna. Moim gościem jest Antoni Bojańczyk, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce, by sędziowie byli wreszcie surowiej karani za przewinienia dyscyplinarne. Jak pan myśli, czy powołanie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej jest rzeczywiście potrzebne i konieczne? Znaczy, tutaj trzeba wyodrębnić dwie płaszczyzny, to znaczy tą płaszczyznę prawa materialnego, czyli ewentualna kwestia zaostrzenia katalogu kar dyscyplinarnych i kwestia procesowa, czyli powołanie Izby Dyscyplinarnej. Jeśli chodzi o katalog kar, to zaostrzenie tych kar, to myślę, że nie chodzi o to, że nie ma potrzeby zaostrzania tych kar, tylko po prostu ten katalog, który jest adekwatny w stosunku do bardzo szerokiej gamy stopnia przewinień dyscyplinarnych, które występują w praktyce. To znaczy począwszy od kary najłagodniejszej kary upomnienia, skończywszy na najsurowszej karze, która jest usunięcia z urzędu sędziego, która jest karą nieodwracalną obecnie, co do czego można mieć wątpliwości w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w przypadku innych ustrojów odpowiedzialności dyscyplinarnej, na przykład adwokatów, radców prawnych, ta kara skreślenia z listy adwokatów czy skreślenia z listy radców prawnych powinna być karą, która się ewentualnie zaciera. Takie zmiany zostały wprowadzone do prawa ustroju o adwokaturze, prawa o adwokaturze i do ustawy o radcach prawnych i mamy obecnie możliwość ubiegania się ponownego wpis na listę radców prawnych, czy listę adwokatów, obwinionego adwokata, czy radcy prawnego, który został skazany na tę karę. Ale to jest jakby dygresja, to jest odrębny temat. Jeśli chodzi o te kary dyscyplinarne, to nie sądzę, żeby tutaj była potrzeba jakakolwiek zaostrzania tych kar. Ten katalog, który jest kary finansowe, kara przeniesienia na inne miejsce służbowe, aż do kary złożenia z urzędu sędziego jest w zupełności wystarczający. Teraz co z izbą? Kwestia procesowa. Izba dyscyplinarna. Właściwie dzisiaj ustrój dyscyplinarny wszystkich zawodów zaufania publicznego, nie tylko prawniczych, ale mówimy tutaj o prawniczych, głównie o sędziach, opiera się na tym, że prędzej czy później taka sprawa trafia do Sądu Najwyższego. Czy to w drodze odwołania, tak jak jest w przypadku sędziów, czy to w drodze kasacji, tak jak jest w przypadku adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy prokuratorów. Także nie ma czegoś takiego jak Izba Dyscyplinarna dzisiaj w Sądzie Najwyższym, ale de facto Sąd Najwyższy zawsze takimi w tych sprawach się zajmuje. Tak jest oczywiście, albo rozpoznając kasację w przypadku innych zawodów zaufania prawniczych, zawodów zaufania publicznego, albo w przypadku sędziów rozpoznając odwołanie. Sędziowie sądów administracyjnych to odrębna kwestia, natomiast, bo tutaj właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, natomiast tymi sprawami się sąd zajmuje. Czyli to byłaby tylko kwestia nazwy, tak? Czyli jakby powstanie takiej Izby Dyscyplinarnej jest takie naturalne, pana zdaniem, tak? No bo skoro się sędziowie już w tej chwili zajmują takimi sprawami, to nie ma powodu, żeby nie wyodrębnić odrębnej izby. Można powiedzieć, że pomysł formalny utworzenia, to jest kwestia dyskusji na temat szczegółów Izby Dyscyplinarnej, jakby taka Izba Dyscyplinarna miała wyglądać, to musielibyśmy podyskutować, jest pomysłem na pewno godnym rozważenia. Co więcej, ten pomysł nie jest wcale pomysłem precedensowym, bo już przed wojną prawo o ustroju adwokatury z 1938 roku wprowadziło właśnie taką, odpowiednik tego pomysłu Izby Dyscyplinarnej. Zobaczymy, co to będzie teraz, jeżeli ten projekt poznamy, ale była Izba do Spraw Adwokatury, która rozpoznawała między innymi sprawy dyscyplinarne adwokatów. I tu chyba najciekawsze w tym pomyśle, w tym rozwiązaniu legislacyjnym przedwojennym i wydaje mi się, że to... Warto z tego brać przykład? Zdecydowanie warto z tego brać przykład i to nie jest nowa sprawa, to nie jest mój pomysł, tylko się o tym mówi już od dawna w dyskusjach środowiskowych na temat postępowania dyscyplinarnego. Utworzenie izby, to znaczy może nie izby dyscyplinarnej, a mogłaby być to izba dyscyplinarna, ale składów mieszanych. To znaczy takich składów, które rozpoznają sprawy dyscyplinarne z udziałem przedstawiciela danego zawodu. Oczywiście w przypadku sędziów to sprawa nie jest aktualna, bo tutaj i tak sędziowie... Oczywiście i tak sędziowie zajmują się sprawami sędziów, ale w przypadku pozostałych zawodów zaufania publicznego, notariuszy, prokuratorów, adwokatów, to jest bardzo dobry pomysł, tak? Czy moglibyśmy włączyć do takiego... poza sędziami na przykład w składzie
orzekającym powinien być adwokat albo radca prawny, tak, czy notariusz. Na przykład jeden adwokat, jeden notariusz. To jest dobry pomysł, ten pomysł ma niewątpliwie ręce i nogi, dlatego że te sprawy dotyczą specyfiki wykonywania zawodu. I tutaj może się tak zdarzyć, że sędzia nie będzie dysponował dostateczną wiedzą profesjonalną z zakresu wykonywania zawodu notariusza, czy radcy prawnego, czy prokuratora, ale notariusz chyba jest bardzo dobrym przykładem. Nie będzie znał niuansów wykonywania tego zawodu. Także to jest sprawa godna rozważenia. Jeżeli ta izba dyscyplinarna, ustrój tej izby dyscyplinarnej miałby polegać na tym, że będziemy mieli takie składy mieszane, to uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest z jednej strony. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o kwestii ewentualnej modyfikacji podmiotu oskarżającego. To znaczy, czytaliśmy u Państwa właśnie w zeszłym tygodniu, że ten pomysł Izby Dyscyplinarnej w Rzeczpospolitej, tak, tak jest, w Rzeczpospolitej, że ten pomysł Izby Dyscyplinarnej miałby się wiązać z tym, że oskarżycielem będzie prokurator. No, co do tego pomysłu jestem znacznie bardziej sceptyczny. Tak jest. Dlatego, że po pierwsze minister sprawiedliwości, prokurator generalny już dzisiaj ma bardzo szerokie uprawnienia procesowe w tych postępowaniach. Może wnosić odwołania, może wnosić kasacje w tych sprawach. Także dodawanie jeszcze tutaj kolejnego specjalnego elementu. To było powielanie istniejących już dzisiaj uprawnień ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Moim zdaniem nie jest to potrzebne. Jeżeli włączenie prokuratora w postępowanie dyscyplinarne i nie tylko na poziomie Sądu Najwyższego, ale na poziomie postępowania przed sądami pierwszej instancji, to są sądy, tak zwane sądy korporacyjne w przypadku innych zawodów prawniczych i sądy apelacyjne w przypadku sędziów, to w formie takiej, która by opierała się na pewnym paralelizmie, to znaczy występowaniu prokuratora jako oskarżyciela wraz z rzecznikiem dyscyplinarnym, czyli przedstawicielem danego zawodu. To można by rozważyć i znowu są przykłady przedwojenne. Takie rozwiązania były przewidywane. Które się sprawdziły? Sprawdziły się. Myślę, że się sprawdziły i myślę, że warto by do takiego paralelizmu oskarżycielskiego wrócić. To jest sensowna rzecz. Panie profesorze, chciałam pana jeszcze podpytać, jak wygląda sytuacja obecnie, bo niektórzy twierdzą, że zaletą zawodu sędziego jest to, że może być zupełnie bezkarny, jeśli łamie prawo, gdy łamie prawo. Jak wyglądają teraz sprawy dyscyplinarne? Czy rzeczywiście te sądy są takie łagodne dla sędziów? Chciałbym się z panią redaktor podzielić jakimiś informacjami statystycznymi, ale niestety nie mogę się podzielić tymi informacjami, dlatego że statystyk w tym zakresie nie ma. Nie ma, znaczy pewno są statystyki, natomiast one nie są publikowane oficjalnie. Jeśli chodzi o statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, na przykład dotyczące sądów apelacyjnych, to one uwzględniają wyłącznie sprawy karne, cywilne, ubezpieczeń społecznych, pracy, gospodarcze, natomiast nie uwzględniają tych spraw rozpoznawanych w trybie postępowania dyscyplinarnego. Podobnie jeśli chodzi o informacje publicznie dostępne opublikowane przez Sąd Najwyższy. Nie ma tej statystyki, więc nie możemy powiedzieć nic na temat tego, jak to wygląda w skali, ile tych postępowań się toczy. Nie możemy operować liczbami. No, ale minister sprawiedliwości na różnych konferencjach często mówi, że sędziowie są bezkarni, że nie są karani, że wydalenie z zawodu praktycznie się nie zdarzają. Nie zgodzę się z tą tezą. Mimo, że nie mamy tej statystyki, to mamy jednak pewien zasób informacyjny w postaci publikowanego orzecznictwa. Pełen zbiór publikowanego orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych sędziów i z tego orzecznictwa, to jest orzecznictwo publikowane ponad 15 lat już dzisiaj, więc na podstawie oglądu tego orzecznictwa możemy sobie wyrobić pewien pogląd o surowości represji dyscyplinarnej. Ta represja dyscyplinarna moim zdaniem jest adekwatna do ciężkości czynów popełnianych przez sędziów, nie tylko sędziów, ale tutaj mówimy o sędziach. Śledząc to orzecznictwo, nie spotkałem się z przypadkiem łagodnej reakcji sądów dyscyplinarnych na przewinienia sędziów. Także z tezą, że sędziowie są łagodnie traktowani przez ustrój, przez sądownictwo dyscyplinarne, nie mogę się zgodzić.
Przewinienia sędziów się jednak zmieniają, bo jak sobie tak przejrzałam, to kiedyś głównie dominowały sprawy dotyczące tego, że sędzia zbyt długo pisał na przykład uzasadnienie do wyroku, albo sfałszował datę wyroku lub coś innego. Natomiast teraz zdarzają się też takie przypadki, że nie wiem, sędzia udziela pożyczek na wysoki procent, albo jedzie autem pod wpływem alkoholu. To jest znak czasów, czy rzeczywiście coś się zmienia w samym środowisku? Ja myślę, że te przewinienia dyscyplinarne, takie na przykład jak prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, one zawsze były obecne, tylko my, ponieważ to orzecznictwo nie było znane i zresztą postępowanie było niejawne w sprawach dyscyplinarnych sędziów, to po prostu... To o tym nie wiedzieliśmy. To nie wiedzieliśmy o tym, tak? A teraz wiemy o tym i jakby stało się jawne to, co i tak było. Jeśli chodzi o ten pierwszy podany przez panią redaktor przykład, to znaczy zaległości w sporządzaniu uzasadnień, no to jest pewien konstans tego orzecznictwa, znaczy w zakresie czynów. Te czyny się powtarzają i tutaj to jest dobry argument dla tych, którzy by twierdzili, że sędziowie nie spotykają się z ostrą represją dyscyplinarną. Nieprawda, spotykają się z bardzo ostrą represją dyscyplinarną za takie czyny w zakresie naruszeń procesowych typu zaległości w sporządzaniu uzasadnień. Te czyny się powtarzają i tutaj jest adekwatna represja dyscyplinarna, także nie bardzo sobie wyobrażam, na czym miałyby polegać pomysły zaostrzenia czy wpłynięcia na sądy dyscyplinarne. To znaczy, to mogłoby polegać wyłącznie na tym, na określeniu katalogu przewinień dyscyplinarnych. To jest pewien pomysł oczywiście i wprowadzić katalog przewinień dyscyplinarnych, tak jak w prawie karnym mamy przestępstwa, tak jak w prawie wykroczeń mamy wykroczenia. No i jakbyśmy mieli takie stypizowane wykroczenie typu zaległości w sporządzaniu uzasadnień, to moglibyśmy je powiązać z jakąś karą. Pytanie, czy to jest znowu pomysł dobry? Moim zdaniem niekoniecznie, dlatego że sądy tutaj reagują w sposób dosyć surowy na tego typu przewinienia. Rzeczywiście jest dużo tych, znaczy dużo, pojawia się sporo przewinień dotyczących sfery prywatnej życia sędziów. Tu bym powiedział, że jest trend wzrastający. Coraz więcej takich przewinień. One również spotykają się z ostrą reakcją dyscyplinarną. Tak jest, sądów dyscyplinarnych. Panie profesorze, kończy nam się czas, ale chcę jeszcze na koniec zapytać pana, jak pan myśli, czy jeśli te proponowane przez ministra Ziobro reformy zaczną obowiązywać, to sędziowie powinni zacząć się martwić o swoją przyszłość, ten najbliższy czas będzie dla nich nerwowy, czy też mogą być spokojni? Myślę, że mówimy teraz o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianach w prawie ustroju sądów powszechnych, o tych zmianach, globalnie, które już znamy. Globalnie, o całej reformie, tak. Wydaje mi się, że one wprowadzają stan dosyć takiej ostrej nerwowości, w pewnym zakresie uzasadniony. To znaczy na przykład zmiany, projekt tego, żeby możemy dyskutować o projekcie dywersyfikacji podmiotów wskazujących kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale projekt, żeby tych kandydatów wskazywał marszałek Sejmu, ma niewiele wspólnego z ideą demokratyzacji tego procesu, więc z tego punktu widzenia można zrozumieć nerwowość w środowisku sędziów. Zresztą to nie chodzi ja tego nie odbieram jako emocje środowiska sędziowskiego, tylko w tym zakresie racjonalne, rzeczowe argumenty. To znaczy wskazanie tego, że rzeczywiście pomysł taki, żeby kandydatów do KRS-u wskazywała jeden organ, marszałek Sejmu, bez właściwie procesu demokratycznego, nie jest dobrym pomysłem. I może być odbierany jako sygnał pewnego... Niepokojący na pewno dla środowiska sędziowskiego. Panie profesorze, dziś musimy kończyć, ale w wymiarze sprawiedliwości w najbliższym czasie jeszcze będzie się dużo działo, więc myślę, że będzie okazja do rozmowy. Serdecznie dziękuję. Państwu również serdecznie dziękuję i zapraszam już jutro na kolejny program Rzecz o Prawie.